Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Jest to wróżba cała, jedna, bez wyboru grup, bez wyboru kart, więc oglądnijcie od początku do końca, by zrozumieć przekaz tego rozkładu kart. Kochani, witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście i zapraszam Was. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi. Nakliknijcie po prostu na subskrybuję i nakliknijcie na dzwoneczek u góry. Wtedy YouTube powiadomi Was o moich codziennych wróżbach kolektywnych dla Was na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Kochani, również proszę Was o komentarze pod filmikiem. Napiszcie, czy ta wróżba z Wami w jakiś sposób rezonuje. Proszę Was o lajki z kciuczkiem w górę i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze, ponieważ dotyczą tylko Was i robione są na podstawie Waszych osobistych zdjęć, zdjęć Waszego partnera, czy dzieci, czy rodziny, czy męża. I oczywiście są robione na podstawie Waszych dat urodzenia. I Waszych konkretnych pytań, problemów. Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie na moim kanale, w filmiku pod filmikiem w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani, zaczynamy. Ja już przetasowałam, wyczyściłam, przetasowałam i wylosowałam karty, żeby było szybciej. Dobrze, zaczynamy. Pierwsza strona. To jest ten problem, który jest teraz aktualny, który jest ważny, tak? Który nie daje Wam spokoju. Druga strona to, co wydarzy się wkrótce, jak rozwiąże się ten problem, jak potoczy się ta sprawa, tak dla Was ważna. No i w przekładzie kart, w przełożeniu kart Tarota mamy już informacje. Tutaj 10 monet, czyli dotyczy to stabilizacji, stabilności finansowej, zawodowej, w relacji, w małżeństwie, Waszej osobistej stabilizacji, Waszego osobistego szczęścia. 10 pentakli to oczywiście sukces, spełnienie, szczęście. To stabilizacja zupełna we wszystkich dziedzinach. Dobrobyt, miłość. No i zobaczymy, co Was trapi. Pierwsza karta Tarota. Cztery kielichy. To karta smutku, rozczarowania, apatii, samotności. Karta wyboru, jednakże karta straty po kimś, kto odszedł. Widzimy tutaj, ktoś odchodzi, tak? Jeszcze widać go z daleka. To jakby karta samotności. Patrzymy, wspominamy coś, co minęło, co przeszło, co się wylało, rozlało, odeszło. Rozmyślamy, tęsknimy. Smutek. Czujemy się jakby sami w tym problemie, z tym problemem. Jesteśmy pasywni, nie potrafimy się podnieść. Czujemy pustkę. Zobaczymy jeszcze w kartach Lenormanda. Chcemy, by sprawy potoczyły się dobrze. Na pewno to dotyczy, ta pustka, rozczarowanie, smutek, dotyczy to spraw miłosnych, emocjonalnych. Spraw naszej stabilizacji i blokad w tej stabilizacji i w tej miłości. Podglądamy, patrzymy, obserwujemy, jak możemy jeszcze być może uratować te sprawy, jak naprawić, co zrobić. Być może obserwujemy osobę naszą ukochaną gdzieś w internecie, na zdjęciach, wspominamy, patrzymy na wspólne jakieś fotografie. Tutaj pragniemy, by te sprawy jeszcze raz się wyjaśniły, by te wszystkie chmury, problemy, które tutaj nagromadziły się, by je odeszły, by nastało znowu słońce, pozytywny czas dla naszej miłości, dla naszej relacji, dla naszego związku. By wszystko dobrze się jeszcze potoczyło, by przyszły jakieś informacje, wiadomości, by ustabilizowała się znowu
nasza relacja, by nadeszła stabilność i by te blokady po prostu pominąć, ponieważ jest tutaj coś zablokowane. Wy być może jesteście zablokowani w tej relacji i nie możecie zrobić żadnego kroku dalej w swoim kierunku. Pragniecie, by znowu się wszystko unormowało. I co wydarzy się w tej sprawie, w kwestii tego problemu wkrótce? Karta Tarota. 8 kielichów. Zobaczcie, kochani. 4 kielichy, smutek, apatia, przechodzą do 8 kielichów, czyli podwajają jakby swoją ilość, tak? 8 kielichów, moi drodzy, to karta odejścia, zostawienia uczuć i emocji, które nam nie służą, rozstanie. Rozstanie, ponieważ jest za dużo spraw tajemnych, ukrytych pod osłoną nocy, niewiadomych, niewyjaśnionych, niejasnych, niepewnych. Zostawiamy te uczucia za sobą. Odchodzimy w nieznane, odchodzimy w nowy horyzont, w nową stronę, w nowe plany, w nowe relacje. Patrzymy na swoją przyszłość, na swoje sprawy. Koncentrujemy się na nowym i zostawiamy wszystko to, co nas zasmucało, obciążało za sobą. Zobaczcie, jaka transformacja jest potrzebna. Byliście w smutku i w apatii, w pasywie, pasywność. Siedzi ta osoba, tylko rozpacza. Tutaj wstaliście, podnieśliście się, wykonaliście już ruch, odchodzicie i patrzycie w stronę nową, nowe projekty, nowe pomysły, nowe znajomości. I ten ruch powinniście właśnie wykonać. To wydarzy się wkrótce. Czyli wstać, robić swoje. Te blokady, które tutaj zakończyły rozkład, zaczynają ten rozkład tutaj, co wydarzy się wkrótce. Te blokady, które Was obciążają, Was blokują, tak? Musicie rozpoznać te blokady, by wstać, by się podnieść. Tutaj przyjdzie jakaś wiadomość, jakieś zaproszenie, jakaś, widzicie, jakiś list, jakaś rozmowa miła, zaproszenie być może, randka. I będziecie musieli się zdecydować, będziecie musieli podjąć decyzję, chociaż ta decyzja nie będzie łatwa. Będziecie na rozdrożu, nie będziecie wiedzieli, co zrobić. Czy pójść w tę stronę, czy w inną stronę. Czyli tutaj podjęcie tej decyzji będzie bardzo ważne i istotne, by pokonać te swoje blokady, ponieważ teraz w tej blokadzie, która tutaj występuje podwójnie, jesteście, tkwicie i nie możecie właśnie się rozwinąć. Jeśli wstaniecie, wykonacie krok, by zostawić wszystkie te blokady, te sprawy, które Was obciążają, zasmucają, rozżalają za sobą, to wtedy tutaj przyjdzie jakaś wiadomość i będziecie musieli podjąć decyzję. I będzie możliwy nowy początek. Wyleczenie wszystkich spraw, które były chore, toksyczne, złe, destrukcyjne, które blokowały Was, które blokowały Wasze szczęście, które blokowały Waszą akcję. Te sprawy należy wyleczyć i nowy początek, zacząć od nowa. Zacząć od nowa i iść w stronę stabilizacji. Powtarzam, 10 monet. Zająć się swoją egzystencją, swoim bezpieczeństwem emocjonalnym, swoją stabilizacją. Przemyślcie to, przesłuchajcie. Ważne jest, by z pasywności wejść w aktywność i działać. Wtedy możliwy jest nowy początek. Do usłyszenia już wkrótce.